Rozmowa dnia to program, w którym z gośćmi poruszam tematy związane z wydarzeniami społecznymi, politycznymi, gospodarczymi, ale też sportem czy kulturą. To często sprawy bieżące, ale zawsze dotyczące mieszkańców Pałuk. Anna Jerecka. Rozpoczynamy rozmowę dnia na falach Radia Żnin FM przy mikrofonie Ania Jerecka. Dzisiaj w moim studiu goście, reprezentanci ugrupowania Agrounia, Pałucka Agrounia, którą się dało poznać przy okazji pomocy jednemu z rolników. Moimi gośćmi jest Michał Swędrowski, Dariusz Goliński i Łukasz Bober. Witajcie, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, zacznijmy właśnie może od tego, że daliście się poznać jako przyjaciele, jako osoby, które wspomogły rodzinę swojego znajomego, kolegi, ale przede wszystkim rolnika w takich trudnych sytuacjach. I wtedy właśnie większa część osób, nawet niezwiązana z rolnictwem, dowiedziała się, że funkcjonuje coś takiego jak Agrounia. No tak, jesteśmy rolnikami, którzy mają jakieś swoje zmagania w rolnictwie. Wiemy, jaki to jest ciężki chleb. No i strata kogoś bliskiego z naszych rodzin na pewno niesie za sobą jakieś dalsze konsekwencje. Wspomnienia związane z pracą, wspomnienia związane z odpoczynkiem. Po takiej tragedii, jak stała się w Sarbinowie, no niestety ciężko się pozbierać. Nam, rolnikom, nie było trzeba dużo mówić, namawiać nas w sumie do tej pomocy. To było tylko kilka słów, że stała się tragedia, no i trzeba tej kobiecie pomóc. No, zgruchnęliśmy się. Dosyć szybko. Nawet sporą grupą osób, prawda? Tutaj Łukasz, zresztą Michał, też pomagaliście w tych pracach na polu. No tak, fajnie właśnie. To nam się bardzo tak na sercu podniosło, że mimo, że taka tragedia wielka, no ale też, że tu nasi chłopacy, jakby to powiedzieć, znajomi, wszyscy jakby nasi członkowie na naszej Agrounii tutaj lokalnej, no chwili nie czekali, tak? To był dosłownie wiadomość wrzucona w pewnej chwili, od razu wielki odzew, tak, od chłopaków. Ten to każdy chciał, jakkolwiek mógł, tylko chciał pomóc. Tym bardziej, że to akurat to wszystko złożyło się na taki okres, kiedy jest najwięcej pracy w rolnictwie, czyli ten okres taki wiosenny, kiedy są zasiewy, kiedy trzeba było przeprowadzić też inne prace. Basia Ińska, oprócz tego, że straciła swojego męża, straciła w zasadzie osobę, która prowadziła to gospodarstwo. Oprócz tego, że straciła męża, to straciła także dostęp do swoich pieniążków na koncie i w zasadzie przy największym natężeniu pracy oraz potrzebie pieniędzy, żeby obsiać pola, był to jej w sumie drugi taki dramat. I wtedy organizacja nasza, czyli PZR Agrounia Powiat Żniński, w myśl powiedzenia dobro wraca, postanowiliśmy jej pomóc. Wiem, że wśród tych prac było między innymi sadzenie ziemniaków i do tych ziemniaków teraz chciałabym przejść, bo dzisiaj od godziny 10 pojawicie się w dwóch miejscach w Żninie. Będą to... Będzie to ulica 700-lecia koło Starej Biedronki i drugie miejsce będzie to ulica Kościuszki koło pomnika Walki i Męczeństwa. Walki i Męczeństwa, dokładnie, koło Nowej Biedronki. Będziecie rozdawać ziemniaki. Taki protest Agrounia organizuje zresztą w całej Polsce. Wy też byliście w Warszawie zresztą z Michałem Kłodziejczakiem i pod Pałacem Kultury też te ziemniaki rozdawaliście. Co ten protest ma na celu? Bo wy przez te ziemniaki chcecie coś pokazać mieszkańcom Żnina, większych miejscowości, mniejszych miejscowości, ale tym, którzy są niezwiązani z rolnictwem. Ten protest ma na celu, w zasadzie jest to dwuznaczne. Pierwsza jest to akcja, która ma pokazać skalę patologii, jaka panuje między kupowaniem a sprzedawaniem towaru od polskiego rolnika. I druga strona tego to jest uświadamianie polskiego klienta, gdzie warto, a w zasadzie gdzie nie warto kupować takich rzeczy. Niestety, ale mieszkańcy miasteczek, do tej pory myślą, że to my rolnicy podnosimy sobie ceny i to my rolnicy chcemy jak najwięcej na tym zarobić. Więc jak wygląda ta rzeczywistość? No, rzeczywistość na tą chwilę wygląda tak, że 1,5 kg ziemniaka u rolnika kosztuje około 30 groszy. 1,5 kg. W markecie ten sam 1,5 kg worek kosztuje około 5 zł. Jest to przebitka, no niestety nie spowodowana naszą jakąś marżą, narzucaniem cen na produkty, tylko narzucaniem cen przez pośredników, którzy od nas kupują jak najtaniej, a sami sprzedają jak najdrożej.
Bo zresztą jako Agrounia, czy Michał Kołodziejczak, próbuje też pokazać to, że często idąc do sklepu, te oznaczenia, które są zamieszczane na tych etykietach, nie zawsze są tym, co jest rzeczywistością, czyli to, co prawdziwie możemy kupić. Jest oznaczenie, że produkt jest polski, a tu się okazuje, że jest on sprowadzony. Dzięki organizacji naszej, czyli Agrounii, zostaje pokazywana nieprawidłowość, jakie dopuszczają się markety w Polsce. To jest zła informacja, skąd pochodzi towar, gdzie ewentualnie, jeżeli chodzi o mięso, to gdzie jest miejsce uboju tego towaru. Michał Kołodziejczak w sposób systematyczny punktuje takie miejsca. Dzięki temu jedna z większych sieci marketów w Polsce otrzymało karę 60 milionów złotych, tylko w zasadzie na drugi dzień już po ogłoszeniu tego market ten dalej oszukiwał swoich klientów. Łukasz, ty jako rolnik czujesz się oszukany? W wielu przypadkach, tak? Właśnie, no, już zaczynając tu od tych samych ziemniaków, tak? Że gdzieś tam jest, my dostajemy takie dosłownie ceny groszowe, tak? A widzimy, idziemy do sklepu przykładowo z rodziną i widzimy w tych sklepach, ile te ziemniaki, czy różne towary, które my produkujemy, że całkiem inne są ceny tego, tak? I też jest takim dużym problemem to, że nie wszyscy z nas są w stanie jakby robić interesy z takimi korporacjami, tak? No bo nie mamy takich areałów, a wiadomo, że im najlepiej to jest skupywać towar od jakichś tam przedsiębiorców, którzy tam są w stanie zaspokoić ich potrzeby całorocznie. Dosłownie, tak. Słowo oszukani także dotyczy się tego, co ludzie z miasta wytykają nam cały czas, że wieś wybrała PiS i że dzięki temu PiS doszedł do władzy. Polscy rolnicy zostali oszukani przez partię PiS. Miało to wyglądać zupełnie inaczej, miał być to kraj płynący mlekiem i miodem, a niestety w tej chwili jest likwidacja całkowita polskiego rolnictwa przez Unię Europejską poprzez ręce PiS-u. Ale jakby i praca, to jest ciężki kawałek chleba, praca na roli, a i nakłady są coraz większe, natomiast wy pracujecie po to, żeby zarabiać, żeby utrzymać rodzinę chociażby. No tak, każdy sobie zakłada jakiś biznesplan na życie. To, że mamy nowoczesny sprzęt, z jednej strony zmusiła nas do tego Unia Europejska, no i nasze przepisy niestety prawne. No, nikt chyba z rolników nie będzie poruszał się niesprawnym traktorem czy bez przeglądu. No niestety niektóre traktory już wymagały wymiany. No wiadomo, że nie będziemy kupować z zachodu, bo też nie wiadomo, co to się może kupić. Można kupić kota worku, może to chodzić parę dziesiąt jeszcze ładnych lat, no ale skoro Unia daje nam kredyty, no to z tych kredytów skorzystaliśmy. Napisaliśmy biznesplany, jak miało to wyglądać, ile mieliśmy zarabiać, a na chwilę obecną to jest tylko w może 30% spełniają swoje wypowiedzi. Mhm. Najgorszym problemem też trzeba dodać, że jest brak stabilizacji cen na naszym rynku, tak, że biorąc kredyt na jakąkolwiek inwestycję w rolnictwie, są robione biznesplany, są jakieś ceny wpisywane, tak, a te ceny bardzo często z dnia na dzień potrafią tak się zawahać, że ta opłacalność spada bardzo mocno, tak. Szczególnie tutaj, jeżeli ktoś prowadzi hodowlę zwierzęcą. Dokładnie. W zasadzie, jeśli chodzi o hodowlę, to w całej Unii Europejskiej jest w tej chwili moda niestety na wygaszanie całej produkcji w całej Unii. Hiszpania, Grecja są to pierwsze kraje, tak zwane ofiary tej polityki. W tej chwili przyszło czas na Polskę. Nie chcemy krakać, ale wydaje nam się, że zakończy się w to końcu ta polityka unijna wielkim głodem w Europie. Panowie, o co wy jako członkowie Agrounii chcielibyście walczyć razem z Michałem Kołodziejczakiem? Do czego chcielibyście doprowadzić jako to ugrupowanie? No pierwszym punktem do pani pytania na dzień dzisiejszy możemy odpowiedzieć jedno. No na pewno chcemy jakiegoś równego, stabilnego zarobku. My ryzykujemy dosyć duże nakłady na nasze gospodarstwa. No i do końca one też nie są spełniane, bo nie można jednego dnia za produkt, który jest przypuśćmy warty 2 zł, dostawać, nie wiem, nawet 50%, nawet może 75% tylko tej ceny. A niestety, ale te kryteria cały czas są wachliwe. No nie wiadomo, kiedy w ogóle sprzedawać te produkty. One są na takiej stopie, że
Raz może być drożej, raz może być mniej. No i właśnie to jest ten największy mankament tego wszystkiego. Druga sprawa to jest przede wszystkim godność. Godność polskiego rolnika, godność produkcji, godność pracy naszej. W tej chwili poprzez ceny, które są ustawiane przez markety, przez wielkie korporacje, niestety tej godności my nie mamy. Mało tego, rząd PiS nam nie pomaga, żeby jak już było to inaczej. Widać wielką różnicę i nastawianie wsi przeciwko miastu oraz miasto przeciwko wsi. Co niektórzy mogą wam zarzucić, jeżeli mówimy tutaj o tych cenach, że no przecież nie musicie sprzedawać, nie wiem, do punktów skupu na przykład tych warzyw, owoców czy innych rzeczy, tylko możecie iść na targowisko. No czas u nas gra istotną rolę. My niestety swój warsztat pracy mamy pod chmurką. Każdego dnia musimy, jakby to w cudzysłowie powiedzieć, polować na tą idealną pogodę do na przykład zabiegów chemicznych, które i tak musimy wykonywać nocami po oblotach pszczół. Dodatkowo musimy też bardzo wcześnie rano wstawać. Czasami śpimy tylko po 4-5 godzin z nadwału obowiązków, jakie nas spotykają. No i druga sprawa to jest papierologia niestety. Druga sprawa jeszcze, jaką chciałbym przedstawić, to jest, jeżeli już rolnik się odważy otworzyć jakąś sprzedaż, jest systematycznie gnębiony przez państwowe urzędy. Tych kontroli nie widać w dużych marketach, natomiast jeżeli rolnik coś takiego otworzy, jest natychmiast zalewany falą kontroli i niestety są kary i jeszcze raz kary. Udało się wam zgromadzić jaką grupę osób do tej pory w tej pałuckiej agrounii, w tym powiecie żnińskim u nas? W PZR Agrounia Powiat Żniński liczy 49 członków tej grupy, którzy wpisali się na listę PZR. Oczywiście zachęcamy pozostałych rolników z naszego powiatu, może nie tylko, do dołączenia do takiej grupy, do po prostu niesienia pomocy no i walczenia o lepsze jutro. Łukasz, dlaczego ty dołączyłeś do Agrounii? Faktycznie tak, to już z Michałem Kodziczakiem już można powiedzieć, że 3 lata już tak gdzieś tam razem się spotykaliśmy na jego, pierwsze to były zebrania takie zapoznawcze jakby, takie no pierwsze to było nawet było w Środzie Wielkopolskiej na takiej dużej sali gimnastycznej. No i tak z czasem, no wiadomo, to jakiś wyjazd na jakąś akcję, że tak powiem, no i tak dalej. No i w końcu w tym roku, na początku roku tego, no przyszła taka tu rozmowa, spotkaliśmy się w takim małym gronie z chłopakami i stwierdziliśmy, no że faktycznie trzeba coś tu u nas też no takiego stworzyć, no bo gdzieś tam no mamy problemy, ale no ciężko jest niekiedy je w pojedynkę rozwiązać, tak, a w grupie można jednak no więcej i jest większa siła, tak. Co więcej, chyba jesteście jedyną taką grupą rolników, która jest jakby w ten sposób zorganizowana. Do tej pory chyba nie było takiego ugrupowania. Co więcej, Michał Kołodziejczak był u was na spotkaniu. Mieliśmy okazję, ja przynajmniej miałem okazję poznać go osobiście. Jest to człowiek o wielkiej charyzmie, zdesperowany do tego, żeby bronić swojego gospodarstwa, bronić polskiego rolnictwa. I dlatego w sumie, żeśmy się przyłączyli do takiej osoby. W jaki sposób się z wami skontaktować? Może nie mamy jeszcze swojego portalu jakiegoś facebookowego. Może niebawem założymy taki portal. No najlepiej myślę, że znamy się w tym powiecie. Czy jest to Dariusz Goliński, czy Łukasz Bober, czy ja. No myślę, macie swoich ludzi w każdej gminie chyba, prawda? Tak. Na dzień dzisiejszy jeszcze można powiedzieć, że w sumie co istnieje to ogólnopolska strona na Facebooku Agrounia. Można także wchodzić na Facebooku Agrounia Kujawsko-Pomorskie, gdzie także są pokazane nasze działalność nie tylko ogólnopolska, ale także tak tutaj nasza regionalna. No muszę wam powiedzieć, że zauważyłam was na profilu Agrounii w momencie, kiedy byliście w Warszawie i to chyba niejednokrotnie, prawda? Gmina Janowiec bardzo aktywna, zresztą gmina Żnin również. Dzisiaj rozdajecie ziemniaki. Ile tych ziemniaków przygotowaliście od 10? No przygotowaliśmy 3 tony ziemniaków, z czego tona 200, czyli 1200 kg. Mamy spakowane po 2-kilogramowe woreczki, które dzisiaj będziemy właśnie rozdawać z ulotką promocyjną i gazetką Agrounii. Te ziemniaki są oznaczone, tak jak wcześniej wspomniałem, o 1,5-kilogramowych workach u rolnika. Rolnik sprzedaje to po 30 groszy, a w sklepie kupujemy to od 4 do 5 zł. I taka ulotka jest przyczepiona na worku właśnie z ziemniakami. Reszta ziemniaków zostanie przekazana do takich instytucji jak Promyk oraz Sąsiedzi w Żninie oraz zawieziemy ziemniaczki do
Caritasu do Gniezna, gdzie towar zostanie zużyty, że tak powiem, na stołówce dla bezdomnych oraz ubogich. Niejednokrotnie zdarzało się słyszeć takie sytuacje, kiedy rolnik chociażby wylewał mleko, bo cena tego mleka była poniżej opłacalności. Zdarzają się i takie sytuacje, kiedy rozmawiacie ze swoimi kolegami, że czasami zastanawiają się, czy dalej prowadzić to gospodarstwo? Jest tak, bo na przykład akurat tu ja znam taki osobiście przypadek, gdzie kolega no, nie zebrał cebuli, tylko ją przyorał, no bo dostawał z kupy za nią 7 groszy, tak? No to w ogóle jest masakra była wtedy, pamiętam, i było mu wtedy bardzo ciężko, to było naprawdę wiele rozmów z nimi i to, co on jak opowiadał, no sami sobie to odpowiedzmy, no 7 groszy, tak? Za kilogram cebuli, no to jeśli ktoś tak no trochę pomyśli, jakie są koszty uprawy na wszystkich zabiegów i tak dalej, no to tak już... Ceny w sklepach nie są zupełnie adekwatne do tych cen, które my otrzymujemy w punktach skupu. Poinformować chciałem, że w zasadzie przy najwyższej cenie to jest 5 zł za mięso ze świnki, a bardzo często spada to do 3 zł, do 2,50. No w czasie pandemii tak chyba właśnie było, prawda? Na początku roku chyba nawet jeszcze, że te ceny były dużo, dużo niższe. No te ceny były spowodowane pewną sytuacją, o której nikt w zasadzie z konsumentów nie wie, a mianowicie zostaliśmy zalani trzodą chlewną z Niemiec, gdzie ze stref ASF-u zostało sprowadzone to wszystko na nasze ubojnie i zostało to wtłoczone do polskich marketów i nie było wtedy miejsca na świnki od Polaków, no niestety, i wtedy cena strasznie spadła. No mięsem ciężko dystrybuować na terenie miasta. Dzisiaj będzie można porozmawiać z rolnikami. Ilu was będzie? Będziecie chcieli taką większą akcję zakroić? No myślimy, że po 6 osób na jedną grupę wystarczająco. Możemy udzielać takich informacji, możemy rozmawiać z mieszkańcami Żnina na ten temat, po prostu, które będą chcieli wiedzieć, jak pracujemy, jak wygląda nasza praca. Zachęcamy do tego, żeby pojawić się w dwóch miejscach. Te woreczki bezpłatnie będziecie rozdawać? Tak, bezpłatnie, dokładnie. Wolimy to rozdać dla Polaków, niż mamy oddać to za groszowe sprawy do marketów, a te z przebitką 100% zostaną sprzedane. Dwa punkty w Żninie dzisiaj. Do której godziny? Od 10 zaczynamy? Tak, od 10 godziny zaczynamy. Czyli widzimy się na ulicy Kościuszki, obok dawnego Peweksu, a także na ulicy 700-lecia przy markecie naprzeciwko Urzędu Miejskiego w Żninie. Bardzo dziękuję. Łukasz Bober, Michał Swędrowski i Dariusz Goliński, AgroUnia, powiat żniński, byli moimi państwa gośćmi. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.